Unikalnie wartościowy i smaczny posiłek wiosenny. Humus z całymi surowymi roślinami młodych rzodkiewek i porem. Główna wartość tego posiłku to prawdziwe enzymy z rzodkiewek, które wyrosły na słońcu teraz. Ważna wartość, że te rzodkiewki zjada się od razu po wyjęciu z ziemi. Rzodkiewki mam teraz w foliowym namiociku na sadzonki na powierzchni, której na razie nie wykorzystałem pod sadzonki. Do posiłku biorę mój humus, który robię z dodatkiem czarnego sezamu. Humus robi się z sezamu, gotowanej cieciorki, ciecierzycy i oliwy. I przyprawy oczywiście. I ja do tego białego sezamu dodaję jeszcze część czarnego sezamu w proporcji takiej, że na kilogram suchego ziarna białego sezamu dodaję 200-250 gramów czarnego sezamu. Czarny sezam, kiedyś dowiedziałem się od specjalisty od medycyny chińskiej, jest wyjątkowo unikalnie, radykalnie wzmacniający energię. Tam według medycyny chińskiej. Więc uwierzyłem temu człowiekowi. Zadziałało to na moją podświadomość tak, że kombinuję właśnie, gdzie tu ten czarny sezam można sobie dodać czasami. I ten humus to jest świetny patent. Smak z tym czarnym sezamem określam, że to jest taki humus wytrawny, bardzo fajny. I rzodkiewki zbieram tak, że układam tymi korzonkami w jedną stronę, mniej więcej równo, po to, żeby przy płukaniu później łatwo było opłukać. Nie trzeba było całych roślin moczyć niepotrzebnie, tylko tak opłukać pod mocnym strumieniem lekko ciepłej wody. I końcówki, te cienkie końcówki korzeni odcinam. Por. Por to jest taki bardzo fajny dodatek smakowy, który mi się ostatnio wymyślił do tego posiłku. Z tym, że kluczowe tutaj jest, że to jest por własny z własnego ogródka warzywnego z zeszłego roku. No to jest kompletnie inna jakość, także porów sklepowych raczej nie polecam do tego. Może lepsza byłaby cebula w tym przypadku. Pory przechowuję w piwnicy ziemnej, płasko przesypane piaskiem w skrzynce na warzywa. Kolejny etap po umyciu to pokroić por i rzodkiewki. Tylko tak zgrubnie, aby dalej można było je łatwiej rozdrabniać. Humus wkładam do miski. Dodatkowo jeszcze dodaję oliwę. Trochę więcej oliwy, oprócz tego, że sam humus był z oliwą. Wrzucam te pokrojone rzodkiewki i por. I taką wysokoobrotową, bardzo mocną stopą kuchenną rozdrabniam. To jest świetny patent. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo drobno rozdrabnia się te rzodkiewki i por. Także wychodzi taka jednolita, drobnogródkowata pasta. W misce to ubijam, rozprowadzam po ściankach miski troszkę wyżej, żeby się lepiej ogrzewało
I później ważny patent na ogrzewanie. No w ogóle wszystkie posiłki, czy to posiłki, jedzenie, czy płyny, to jem, piję ciepłe, takie jak o temperaturze ciała, albo cieplejsze, albo gorące. Więc to jest duża masa tutaj tego humusu i porów i tych rzodkiewek. Gdyby to zjeść zimne, to bardzo dużo energii, czasu trzeba by na to, żeby najpierw w żołądku to się ogrzało i w ogóle mogło strawić. Więc jemy ciepłe. Bardzo polecam jeść ciepłe. Z tym, że tu w tym przypadku, jeśli chodzi nam o enzymy, bo ważnym elementem tego posiłku to są enzymy z tych rzodkiewek, no i z porów też, to jest, trzeba je podgrzewać stopniowo, tylko tak do temperatury trochę większej niż temperatura ciała, tak żeby było lekko ciepłe. Wtedy wszystkie enzymy zostaną zachowane. I mój patent na to jest, tę miskę wkładam, miskę ceramiczną z posiłkiem, wkładam do dużej miski, do której nalewam gorącej wody z kranu. Wodę o takiej temperaturze, żeby można było tam rękę trzymać bez ograniczeń, długo bez ograniczeń. Z wierzchu przykrywam kolejną miską. Aha, no tutaj jeszcze miskę w misce na początku wkładam, żeby trochę zrobić termos taki, żeby więcej ciepła zatrzymać. No i jeszcze dodatkowo miska z wierzchu na zatrzymanie tego ciepła w potrawie. A więc wiosenny, wartościowy, kolejny posiłek enzymowy.